Witam w czwartek, nietypowa sytuacja. Zamieniamy samochody, ponieważ dalszą podróż do Polski będziemy kontynuować Renault Megane GT220 z roku 2014 z pełnym serwisem ASO i przebiegiem 118 tysięcy km. A Mitsubishi Outlander, już przetestowany, poczeka na transport. Także dalszą podróż do Drezna będziemy kontynuować Renault Megane GT220. Zaraz zajedziemy na CPN i trochę więcej o samochodzie opowiem. Tank sztele, zaraz Wam coś nagram, auto zatankowane i zaraz pogadamy trochę dłużej o tym. Dobra, parę słów na szybko o samochodzie, bo tutaj muszę sobie jeszcze dokumenty do tablic tranzytowych wypełnić. 118 tysięcy przebiegu z Airlinkiem, co najważniejsze, także dwa egzemplarze z Airlinkiem u mnie się pojawią. No niestety dwa czarne, no ale tak się trafia, mam dwa takie same samochody, jeden będzie z czarnym wnętrzem, drugi będzie z tym dwukolorowym. Graty nie będę pokazywał. Generalnie tak, auto jest całe w fabrycznej powłoce lakierniczej, tylko tutaj dół błotnika, jakaś była obcierka, zostało to przelakierowane i ma 180 mikronów. Na pozostałych elementach fabryczna powłoka lakiernicza. Samochód w świetnym stanie technicznym, do końca serwisowany w autoryzowanym serwisie Renault. Dwie felgi z tej strony standardowo do renowacji. Nie trzeba będzie zrobić wszystkie. Ta jest to taka najgorsza, po prostu zahaczone jakieś tam krawężniki były. Także lecimy tym samochodem do Drezna, wracamy w niedzielę. W poniedziałek będziemy wystawiać tą GT220 z Holandii z jasnym wnętrzem, bo już wiem, że felgi są zregenerowane. W tej zrobimy też szaru felgi. No i będziemy mieli dwa takie same samochody w ofercie z tego samego roku z pełnym serwisem ASO. To by było na tyle. Trzymajcie się, na razie.